Witajcie z tej strony Naska Gaming. Obiecałem wam oprócz materiałów jeszcze filmik krótki wyjaśniający, więc myślę, że dla mnie osobiście przyszedł odpowiedni czas, żeby z wami pogadać i żeby wrócić na tego YouTube'a. Opowiem wam, co się działo, opowiem wam, dlaczego chcę wrócić, dlaczego wróciłem, co się będzie działo na tym kanale i zapytam się was o opinię, bo jestem tutaj dla siebie i dla was, tak więc będzie się działo, na głównie będę siedzieć tutaj na dupie, ponieważ jestem w domu, jestem na, żeby nie mówić o kwarantannie, jestem w izolacji społecznej, to się tak nazywa, bo mamy pandemię, więc mam też troszeczkę więcej czasu na nagrywanie, ponieważ do mojej pracy normalnie dojeżdżam 40 minut pociągiem, a teraz mam do niej pół metra z łóżka, więc mam trochę więcej czasu. Ale o tym też może porozmawiamy. No to zaczynajmy. Dlaczego w ogóle jest taka długa przerwa? Ostatni mój wpis był 6-7 miesięcy temu na YouTubie, gdzie napisałem, że będzie przerwa na miesiąc, dwa z powodu remontu i z zamieszaniem z tym związanym. I po dwóch miesiącach, bo miesiącu dwóch na pewno wracam, będzie super. Minęło 6 i ja wrzuciłem filmik i ten filmik nie był nawet zaplanowany. Był dość spontaniczny. Dlaczego taka długa przerwa? No, miał remont, w którym remontuję, w którym naprawiam pokój generalnie, w którym miałbym miejsce do nagrywania. Miał remont trwać krócej, ale wynikło bardzo dużo rzeczy, które wydłużyły ten czas. W tym pomieszczeniu będę nagrywać większość swoich filmów, bo nagrywałem to w miejscu jakby wspólnym mieszkania, gdzie rozkładanie green screena, rozkładanie tego wszystkiego, nie miałem w ogóle na to miejsca. Dawałem sobie radę, nie mówić, że nie. Pewnie dałbym sobie dalej radę, ale było już tak frustrujące, tak przeszkadzające i w perspektywie tego nowego pomieszczenia, kiedy już się podjarałem, że oj, będę miał swoje miejsce, stwierdziłem, że ten miesiąc, dwa mogę poczekać, no ale niestety życie napisało troszeczkę inny scenariusz. W tamtym okresie odeszła jedna z moich najbliższych osób w rodzinie. Po dwóch tygodniach kolejna osoba z mojej rodziny umarła. I w międzyczasie, jeszcze w tym samym okresie, straciłem pracę. Dostałem wypowiedzenie w mojej poprzedniej pracy. Plus do tego jeszcze inne problemy, takie już bardzo przyziemne, które normalnie, w normalnych takich warunkach, powiedzmy, życia codziennego, nawet, znaczy rozwiązałbym je, rozwiązalibyśmy je tak od strzała i nic by nie wpłynęłoby to na mnie w ogóle. Jednak w tamtym okresie, kiedy dostałem tyle razów, powiedzmy, na mordę od życia, no nie było mi łatwo. Ogólnie miałem na głowie ogarnianie spraw, jeżeli chodzi o moje zatrudnienie, bo to było dla mnie najważniejsze, ponieważ no, z czegoś trzeba żyć, że tak powiem. No i ogólnie no, tyle sytuacji się zdarzyło w moim życiu, że ostatnią naprawdę rzeczą, o której pomyślałem, to powracanie na YouTube'a. Ponieważ, no, po pierwsze, no, totalnie nie miałem do tego czasu, nie miałem do tego nastroju. Wiem, jak to brzmi, no dzisiaj mi się nie chce, więc nie nagrywam, a dzisiaj nagram, a dzisiaj nie, totalnie, wiecie, nie miałem potrzeby, nastroju, humoru, żeby być śmiesznym, bo przed kamerą, bo ogólnie chcę, żeby mój kanał był rozrywkowy i żeby sprzedać wam w rozrywce troszeczkę wiedzy, ale to wtedy był taki okres, w którym naprawdę nie było mowy o tym, żeby siąść za kamerę. Nie było, znaczy ciężko było w ogóle jakoś się poruszać w rzeczywistości, a co dopiero jeszcze robić coś tak dodatkowego jak YouTube i tak rozrywkowego jak YouTube. Nie chcę mówić jakichś super dużych słów, że miałem depresję, że coś w tym stylu. Nie jestem lekarzem, psychologiem, żeby zdiagnozować u siebie chorobę psychiczną, którą depresja jest, ale no dużo po prostu rzeczy siadło mi na łeb. Można powiedzieć, musiałem sobie to przepracować, zrobić rzeczy, żeby było lepiej, powiedzmy, ponaprawiać kilka rzeczy w życiu i poczekać, żeby to się ustabilizowało. Jak widzicie, teraz jest
okej, okay. jest już tak jak było, nie? Tak jak było. Mam nową pracę, z której jestem super zadowolony. Remont powoli dobiega do końca. Inne problemy też się rozwiązały. Minęło trochę czasu, więc myślę, że powoli, może nie jakoś regularnie, ale jakieś materiały na pewno będę wrzucał powoli, będę się wdrażał, bo to jednak jest pewna rutyna. I jak ten pokój, w którym mam urzędować, zostanie dokończony, to wrócą na pewno streamy, bo po prostu będę miał miejsce na to i taki komfort, że nie rozpieprzam całego życia domowego tym, że ja chcę się rozstawić i zrobić film. Wszyscy mają zamknąć przysłowiowe mordy, bo nic nie mogę mieć na audio. Tutaj teraz też siedzę, po prostu prowizoryczny setup, zawsze muszę go składać. Zawsze muszę robić wszystko, wiecie, rozłożyć, ustawić to wszystko. To zajmuje dość dużo czasu i to mam nadzieję, że to usprawni. To, co chcę robić, a co chcę robić? To, co wy chcecie, żebym robił. Mam tych serii multum, mam ich miliard, bazyliard serii, które stworzyłem, ponieważ miałem okres, w którym szukałem swojego miejsca na YouTubie. Znaczy szukałem, no chciałem robić coś nowego, no bo nowe, stare formaty się wypalały. Widownia się też zmieniała. Ja też się zmieniłem, więc też chciałem robić inne rzeczy. I chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, jakie formaty byście chcieli zachować na tym kanale, a jakich niekoniecznie. Na pewno będzie, co to kurwa jest, na pewno. Jest od pół roku skrypt napisany odcinka i go nie zrobiłem z powodów, o których powiedziałem wcześniej. Więc ten odcinek, ale to dopiero jak wszystko się, jak będę miał miejsce, to ten odcinek powstanie. Będą częściej odcinki, co to kurwa jest, niż raz na rok. Bo w tamtym roku były dwa chyba, nie? No to dobra, obiecuję, że będzie więcej niż dwa razy do roku. Na pewno będę częściej będą te odcinki. Dobra, cztery razy do roku myślę, że wam wystarczy. To na pewno bym chciał robić. Na pewno bym zostawił podcast, bo mi się go szybko, fajnie nagrywa, a on podsumowuje pewne rzeczy. Mogę w nim się trochę wypowiedzieć i lubię formę podcastów, więc to bym na pewno zostawił. A resztę? Resztę piszcie. Cebulowe okazje też zostają, bo no, nagrałem już pierwszy odcinek i też bardzo lubię tę serię nagrywać. A resztę piszcie. Zagubiony w internetach, żeby wrócił? Proszę bardzo. Czy ma wrócić na przykład, była taka kiedyś seria Graczy Browar, w której kupowałem gry w cenie na przykład 3 zł i je sprawdzałem i typowałem, czy Graczy Browar. Było dużo, naprawdę dużo serii. Więc jeżeli macie swoje ulubione, piszcie w komentarzu. Zastanowię się, oczywiście nie wróci on wszystkie. Nie wróci dużo, bo dalej jestem ograniczony czasowo. To nie są już czasy studenckie, czy czasy, w których byłem w technikum, gdzie miałem bardzo dużo czasu na nagrywanie. Jest to raczej dodatkowa przyjemność, którą robię, więc tutaj też muszę balansować pomiędzy czasem na pracę, czasem dla rodziny i czasem, żeby odpocząć, bo dopiero ostatnio zrozumiałem, jak ważny jest odpoczynek w życiu. Po ostatnich moich perypetiach zawodowo-życiowych no, były momenty, w których mocno popadałem w pracoholizm i dopiero kilka miesięcy temu zrozumiałem, jak poświęcenie 2 godziny dziennie albo poświęcenie całego dnia, pół dnia, całego dnia w tygodniu na przykład granie, albo na oglądanie filmów, seriali, prokrastynację jest ważne, jest bardzo potrzebne, więc na to też bym chciał sobie wydzielić czas, bo w poprzednim mindsetie, powiedzmy, myślałem, przed tym iluminacją myślałem, że marnowanie, że właśnie to jest marnowanie czasu, że odpoczynek to zmarnowanie czasu, już mogę tyle napierdzielać w tym czasie, ale no jest to potrzebne. Człowiek też, nie ukrywajmy się, starzeje. Więc nie mówię, że jestem już jakimś starym dziadem, ale człowiek zaczyna po prostu z wiekiem doceniać i balansować sobie inne rzeczy. No nieważne. Piszcie w komentarzu, jakie serie chcielibyście, żeby wróciły. Streamy wrócą, jak ten pokój wróci. Mam nadzieję, że do końca marca się ogarniemy z tym. Zobaczymy, bo teraz jest właśnie pandemia, więc siedzę w domu, dostęp do materiałów budowlanych mam ograniczony i
więc zobaczymy. To na pewno spowolniło cały proces. Mam więcej czasu na nagrywanie, ale no wiecie, wszystkie inne rzeczy. No widzicie, straciłem też fryzurę. Wszystkie fanarty się przedawniły. Mam teraz, obcięłem włosy, to też było związane z tamtym okresem, o którym wam mówiłem. Po prostu potrzebowałem sobie coś zmienić i mogłem na siebie... potrzebowałem po prostu zmiany. Tak wizualnie odciąć się od starego ja, żeby po prostu sobie jakoś tam lepiej poradzić. I no myślę, że jest okej. Okay, no. Ja nie muszę się sobie podobać, art się podobam, to jest najważniejsze. Więc jeszcze raz mówię, piszcie w komentarzach, fajnie było wrócić. Dzięki za wszystkie pozytywne reakcje pod ostatnim filmem. To naprawdę, jak prawdziwy youtuber muszę powiedzieć, to naprawdę dla mnie dużo znaczy. I, ale nie, na serio, to jest znak, sygnał, że chcecie, żebym po prostu nagrywał. Więc ja też chciałem wrócić, ponieważ czuję, miałem potrzebę. Ta aukcja z tymi Xboxami też wynikła dość spontanicznie, więc chciałem nagrać po prostu film z tego. Ale miałem potrzebę nagrywania, lubię nagrywać, lubię się w tym spełniać, lubię z wami wirtualnie prowadzić monolog, po którym wy odpowiadacie w komentarzach. Lubię robić streamem. Więc dlaczego tego nie robić? Nawet jakby z tego nie było totalnie kasy, bo to w ogóle już nie ma znaczenia. No fajnie by było, jakby kanał na siebie sam zarabiał. Więc jest Patronite, który muszę przebudować w ogóle. Więc na razie nie wpłacajcie tam... Stop! Nie wpłacajcie tam pieniędzy. Muszę tego przebudować, jeżeli będziecie chcieli mnie wesprzeć, spoko, jeżeli nie, spoko. Wracamy, nagrywamy, a ja się z wami widzę w kolejnym filmie. Na razie i cześć.